Gdy mój obszar senny stał się już spokojny, głęboki, stabilny i piękny, jadąc rowerem przez park usłyszałem z tyłu kroki jakiejś istoty, ale nie zwróciłem na nią wcale swojej uwagi. Przyspieszyłem, a kroki tej istoty były jeszcze bliżej, co było już tak nierealistyczne w porównaniu do ziemskiej przestrzeni, że natychmiast się odwróciłem i ją zobaczyłem. W sekundę patrzę na tego mężczyznę, jego wibracje, aurę, spokój, mądrość, w sekundę patrzę i wiem, że to wyższa świadomość. Schodzę z roweru natychmiast i pewnie idę w jego stronę i nawet się nie witam, tylko od razu pytam, co ma mi do przekazania, wiedząc, że przecież nie przyszedł do mnie bez celu. Rozmowa odbyła się w bardzo płytkiej i wąskiej rzece, otoczonej roślinnością, było spokojnie, pięknie i przyjemnie, relaksująco. Jego przekaz dotyczył transformacji, mojej zmiany i misji. Powiedział, że mam być jakby niższy i grubszy, w sensie budzący spokój, pewność, ufność, stabilność i bezpieczeństwo. Moja misja to przekazywanie wiedzy, mam uczyć innych. To, co wiem i rozumiem, będzie niezbędne i bardzo potrzebne dla ludzi podczas transformacji. Po to tu jestem.